Dzień dobry, witam Was w poniedziałkowy poranek, 9:40 jest. Co ja tu powiem? Na razie próbuję wyjechać ze swojego osiedla, a trochę mi to zejdzie. Już Wam pokazuję dlaczego. A dlatego, że kurczę, busem przede mną wyjeżdża, bo dostawę robił tutaj do sklepu. No i zamiast się kurde obrócić przy garażach w miejscu, no to on sobie stwierdził, że będzie cofał. To jest właśnie przepisy dla pieszych. Nie popatrzy się gnój śmierdzący i od razu się wbija. To są kuźwa te przepisy. Jak święte krowy się zachowują, co niektórzy piesi. Masakra. I gnój śmierdzący się nie popatrzą. Masakra, normalnie. Oni się w ogóle nie patrzą. Kolejni tutaj teraz, nie zobaczycie. Kolejni, kurde, idą. Oni od razu z automatu, pasy, pach, wchodzą. Ja pierdzielę. Dobra, zaparkowane mamy. Plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj wygląda taki, że w pierwszej kolejności muszę sobie czytać kartę kierowcy. Ona już nie jest ważna. Data ważności mi się właśnie wczoraj w niedzielę 3 września skończyła. No ale to co jeździłem, to co byłem na urlopie, no to muszę szczytać te im 2 tygodnie, żeby mieli tam na bazie moje dane z karty. A my co? A my czekamy, jak karta mi się wyprodukuje, no i na zwolnieniu lekarskim jesteśmy. Ty. Stwierdzam jedną rzecz, że ta myjnia jest o dupę rozbić. Dobra, ogólnie stwierdzam jedno, że ta myjnia jest do dupy. Jest strasznie do dupy ta myjnia. Jak ona mi miała umyć samochód, no to powiem Wam szczerze, że ona mi go nie domyła. Ale dobra, nie będę się kłócił z myjnią. Dobra, jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu medycznego zorientować się, czy przyszła nasza orteza. Czy przyszła nasza właśnie orteza, kurwa, jego mać z tymi Niemcami. Co tu się kuźwa dzieje? Muszę Wam to pokazać. Godzina 11, można już powiedzieć, za 10, 11, nie? To jest poniedziałek. I zobaczcie, jak oni się zakorkowali, nie? Przy poniedziałku. Takie korki, co teraz widzicie po lewej stronie, to one są zazwyczaj piątek, sobota tutaj, nie? Ale jednak teraz też się można zakorkować. Ja pierdyle. Normalnie to są żarty. Dobra, pojedziemy sobie tu tędy. Ja nie będę tu kurczę jechał za tym szkopem tam, co pojechał tą insignią. Tu mamy wolne. Dobra, let's go. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale ja się powtórzę. Byliśmy szczytać sobie kartę za ostatnie 2 tygodnie sierpnia. I co? Zakupy sobie zrobiłem. Teraz jadę do sklepu medycznego zorientować się, czy przyszła orteza na naszą nogę. O, pewnie szerzej, to nie da rady, nie? Kuźwa, nie dość, że mam zieloną strzałkę, to kuźwa jeszcze będzie się kurde jak z przyczepą wjechał. Ja pierdzielę. Dobra pani, szanowna pani, wybaczy mi daną sytuację. Pani, to ja nie wiem, czy przez telefon gada, czy nie. I na pasach sobie stoi. Toż to jest masakra. Ale ja
jakie my tu mamy dziury. Tu gdzieś w lewo było. Tutaj. Tu sobie musimy wjechać w lewo. O, jest sklep medyczny. Tylko że teraz ja nie mam gdzie tutaj kuźwa zaparkować. Nawet na chwilę. Nawet na chwilę nie ma gdzie tu, kurde, że tak powiem, zaparkować. Tak jak myślałem. Musimy tu się wycofać. Bura, bura, szef podwóra. Tu nawet nie ma gdzie na chwilę, kurde, zaparkować. Dobra, czekajcie, cofnę sobie całkowicie do tyłu. Ja też, że szukam, kurde, miejsca od 20 minut, żeby gdzieś zaparkować, to idąc do sklepu medycznego, człowiek usłyszy informację, że jeszcze nie ma, kuźwa, buta. Godzina prawie w pół do 12, a oni nie mają. Ja pierdolę, że tak można powiedzieć. To szczerze, że to będzie wieczorem dopiero odebrane. Katastrofa normalnie. Szybka aktualizacja. Wygląda następująco, że 13.20, coś koło tego, dostaliśmy telefon ze sklepu medycznego, że mogę podejść po odbiór tego buta, który na mnie czeka, a że ode mnie z mojej ulicy jest tutaj 1,5 km, to musiałem zrobić sobie chwilową przerwę, bo mnie strasznie noga boli, a nie zmienia to faktu, że jeszcze jest gorąco. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, trzeba dreptać dalej, że tak powiem. Dobra, człowiek odpoczął, więc może iść sobie spokojnie dalej. Mnie zastanawia tylko jedna rzecz, bo NFZ robi 90% dofinansowania, ja 10% kwoty płacę. Ciekawe, ile to będzie tej 10% kwoty. No, to już tutaj jest za rogiem. O, masakra. No, teraz się słońce schowało jak na złość. No i dobra, no już wracamy. Idziemy do domu. Tego buta mam w siatce. Nie będę go teraz zakładał. Wydłubnął się jak idiota. Dojdę do domu, to sobie założymy razem, wspólnie. A więc, moi drodzy, jesteśmy w domu. Troszeczkę ten hałas taki będzie nietypowy, no ale woda mi się na kawę gotuje. Tu już jest kurczę 15, więc spokojnie można sobie zrobić kawę. No i za ten czas wam pokażę. Tu mamy magiczną siateczkę i z tej siateczki, przepraszam bardzo was serdecznie za tego papierosa. No i tu mamy tego ala buta. On jest rzekomo uniwersalny. W razie W można na drugą nogę założyć. Tu się niby ściska, co i jak, to nie wiem. Za chwilę będziemy to wszystko sprawdzać. Gdzieś tu jeszcze jest instrukcja obsługi. O, woda nam się właśnie zagotowała. Więc zrobimy sobie szybciutko kawusie. I za chwilę się widzimy. A w międzyczasie, drogi kolego, droga koleżanko, strzel łapeczkę, subskrypcję i za chwilę się widzimy. A więc, moi drodzy, znajdujemy się w drugim pomieszczeniu. Już sobie pozwoliłem go otworzyć, wyciągnąć z woreczka. Ten but się prezentuje właśnie w ten oto sposób. No i co? Zaczynamy go wkładać na naszą bolącą nogę.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, moi drodzy, mamy to założone. Musiałem to jeszcze raz, kurde, ściągnąć i założyć, bo w skarpetce mi było aż, kurde, gorąco. Powiem wam tak szczerze, że ciężko mi będzie jeździć samochodem, operować gaz i hamulec. Bo nie mam w ogóle czucia. No, będzie ciężko mi w tym bucie jeździć. Będzie trzeba to chyba robić na zasadzie takiej, że przed wyjściem z samochodu to będę gówno zakładał. No, tak to będzie wyglądało. Mi się ukazuje Paragon, moi drodzy. Ten but rzekomo kosztuje 300 zł. Ale że to już jest tak wymiętolone, to nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać. Jest. 270 zł dopłata NFZ jest. No i ja dopłaciłem 30 zł. No i tak to właśnie się prezentuje. 30 zł, kurczę, lżejszy z portfela. Lepiej 30 zł być lżejszy niż 300, jak to się mówi. No co, na pewno będę, kurczę, wiedział, jak się w tym bucie całym śpi, bo będę chciał spać, bo jednak mnie ta, kurde, noga cała rwie. No a to jest tak zwany a la gips, nie? Zastosowanie gipsu, więc no zobaczymy. Na pewno samochodem będzie mi, z tego co widzę, ciężko jeździć. No ale zobaczymy. Lepiej to w sumie mieć niż gips, bo to chociaż mogę w każdej chwili ściągnąć, a gipsu już za bardzo byśmy nie ściągnęli, no. Dobra, moi drodzy, dzięki, żeście byli ze mną. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz i życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do następnego. Hej! Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.